Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Pani Kasia miała 1000 zł oszczędności. Kupiła sukienkę za 748 zł i bluzkę za 139 zł. Ile pieniędzy jej zostało? Więc w pierwszej kolejności obliczę, ile wydała na zakupy. Czyli kupiła sukienkę za 748 i bluzkę za 139. Dodam te dwie liczby. Zaczynam od końca. 8 plus 9 to jest 17. 7 na dół, 1 do góry. 1 plus 4 to jest 5, plus 3 to jest 8. 7 plus 1, 8. Czyli na zakupy wyda 887 zł. No i jaka jej reszta została? Policzymy resztę teraz. Od 1000, bo miała 1000 zł oszczędności, odejmujemy 887. No i teraz od zera nie można odjąć siódemki, więc będziemy pożyczać aż od tej jedynki. Więc skreślam wszystkie zera i skreślam jedynkę. Nad jedynką będzie 0. Tu byłoby 10, ale pożyczam na koniec, więc zostanie 9. Tu byłoby 10, ale pożyczę dalej, więc też będzie 9, a na końcu tylko będzie 10. 10 odjąć 7 to jest 3, 9 odjąć 8, 1, 9 odjąć 8, 1, 0. Odjąć nic to jest 0, czyli nie wpisujemy tutaj żadnej cyfry. Więc możemy podać już odpowiedź. Pani Kasi zostało 113 zł. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.